Ruch Leave No Trace sięga swoimi korzeniami lat 60. i 70. XX wieku, kiedy to zaobserwowano wzmożone zainteresowanie turystyką. Dziś porozmawiamy sobie o zasadach LNT, czyli m.in. o tym, czy można jakkolwiek i gdziekolwiek ulżyć sobie w terenie leśnym. Zapraszam! Cześć, mam na imię Mikołaj i prowadzę leśne poszukiwania, a przy okazji trochę gadam. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, koniecznie dołącz do przygody i zasubskrybuj kanał. Przede wszystkim, moi drodzy, Leave No Trace, jak sama nazwa wskazuje, to zasady, które generalnie mówią o tym, żeby nie pozostawiać po sobie śladu w środowisku naturalnym. I jest to element po prostu dobrych praktyk turystycznych, które możemy wykorzystać nie tylko w lesie, nie tylko na wycieczce w góry, ale również chociażby na wycieczce po zabytkach jakiejś europejskiej stolicy. Chodzi po prostu o to, żeby jak najmniej śladu po sobie zostawiać w środowisku, które zastaniemy. Jeżeli nie jest to środowisko naturalne, również jest to przecież ważne, bo zawsze chcemy zostawić dane miejsce w takim stanie, w jakim je zastaliśmy. Zaplanuj trasę i przygotuj się do niej. I nie chodzi, moi drodzy, tylko o to, by przeanalizować mapę i poczytać o danym miejscu w przewodnikach czy internecie. Pamiętajmy, że nasze kiepskie przygotowanie do wyprawy może w sytuacji awaryjnej narażać nie tylko na niebezpieczeństwo nas, ale i innych, nie mówiąc o środowisku naturalnym, które również może ucierpieć przez nasze chaotyczne zachowania, kiedy nie jesteśmy przygotowani, a sytuacja nagle robi się bardzo poważna. Dobre przygotowanie do wędrówki to również zabranie ze sobą odpowiedniej ilości prowiantu i wody. Nie za wiele, by nie generować zbyt wielkiej ilości śmieci i nie za mało, by nie tracić komfortu i zachować zdrowie. Dobrze również zapoznać się z zasadami i tradycjami obowiązującymi w danym miejscu i ich przestrzegać. Zaplanuj swoją wyprawę tak, by uniknąć okresów wzmożonego ruchu turystycznego. W ten sposób dasz wytchnąć z zdeptanej ziemi i swoją obecnością nie wprowadzisz chaosu w naturalne środowisko. Jeżeli podróżujesz w grupie, rozdziel duże grupy na mniejsze zespoły. Pamiętaj o zaplanowaniu miejsca w swoim ekwipunku na śmieci, które wygenerujesz podczas wędrówki. Nie schodź ze szlaku i biwakuj w udostępnionych do tego celu miejscach. To, moi drodzy, wydaje się oczywiste, ale niestety nie zawsze takie jest, a nabiera szczególnego znaczenia, kiedy jesteśmy na terenach ścisłej ochrony, jak na przykład na terenach parków narodowych. Schodząc z wyznaczonych szlaków, niszczymy często lokalną florę, płoszymy zwierzęta, zmieniamy ekosystem. Wiele przewodników LNT podaje również, by wędrując w grupie zachowywać od siebie odstęp, by zminimalizować nacisk na glebę, a po wąskich ścieżkach chodzić gęsiego. Kiedy obozujemy, róbmy to tylko w wyznaczonych miejscach, a jeżeli nie jest to możliwe, to zadbajmy o to, by zostawiać jak najmniejszy środowiskowy ślad. I tu na przykład dobrym rozwiązaniem jest hamakowanie zamiast namiotu, bo zostawia to jeszcze mniejszy ślad w środowisku. Pamiętajmy tylko o tym, że gdy rozkładamy hamak, korzystajmy z szerokich taśm, bezpiecznych dla kory drzewa. Postarajmy się również rozbijać nasze obozowisko minimum 50 metrów od źródeł wody, jezior, rzek, strumieni, ponieważ w ten sposób nie zanieczyszczamy wody, a ponadto nie płoszymy zwierząt, które się tam znajdują. Pamiętajmy również o tym, że na przykład nocleg w specjalnej wiacie będzie jeszcze mniejszym śladem dla środowiska niż nocleg na przykład w namiocie. Zabierz swoje śmieci. No to wiadomo, mój ulubiony punkt. Pamiętajmy o tym, że to, co przynieśliśmy, powinniśmy również wynieść. Koniecznie zabieramy swoje śmieci, a jeżeli to możliwe, to i cudze. To piękna idea, wyrażająca się między innymi w akcji Zabierz 5 z lasu. I ta sprawa tyczy się również naszych odchodów. Pamiętajcie, że jeżeli już musimy zrobić cięższy kaliber w lesie, znajdujemy jakieś dobre drzewo, takie jak tutaj, opieramy się o nie i robimy. Natomiast najlepiej, żebyśmy wykopali dołek na mniej więcej 20-30 cm i tam wszystko zrobili, co
potrzebujemy. Tam również możemy wrzucić brudny papier, albo jeszcze lepiej zabrać go ze sobą do domu, jeżeli mamy ze sobą chociażby takie strunowe, zapinane woreczki, gdzie można go schować i bezpiecznie przetransportować do domu. Oczywiście pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy jakiś zapachowy, ultra super papier, to lepiej go w lesie nie zostawiać. Natomiast jeżeli mamy zwykły, wrzucamy go również do tego dołka, dołek zasypujemy, maskujemy, kładziemy na górę kamień, kiki, mech, cokolwiek, co sprawi, że inni tego nie odkopią i będą wiedzieć, że coś tam jest. Po pierwsze, nikt się na to nie napatoczy, nie zostawiamy tego dla środowiska, zwierzęta tego nie rozniosą, a głębokość 20-30 cm sprawi, że nasze odchody zostaną w mig rozłożone przez organizmy, które właśnie na tej głębokości się znajdują i nie będzie po tym właściwie śladu. Oczywiście pamiętajmy o tym, żeby nie wybierać miejsc blisko żadnych cieków wodnych ani obozowiska. Zachowajmy ten odstęp minimum 50 metrów. Pozostaw otoczenie w takim stanie, w jakim je zastałeś. Proste, zwłaszcza w parkach narodowych. Nie zrywamy niczego, nie bierzemy niczego na pamiątkę, nie dewastujemy gotowych struktur, takich jak ławki, wiaty czy ławy. Nie zostawiamy śmieci, o czym już było. Starajmy się również unikać budowania szałasów i innych schronień, jeżeli nie jest to absolutnie konieczne. A jeżeli coś zbudujemy, rozbierzmy przed opuszczeniem terenu, maskując obszar. Uważaj, jak postępujesz z ogniem. Po pierwsze, zawsze warto sprawdzić, czy na danym terenie w ogóle można używać otwartego ognia. Jeżeli już używamy ognia, chcemy rozpalić ognisko, starajmy się to robić w miejscach, oczywiście w pierwszej kolejności do tego przeznaczonych, wyznaczonych, a jeżeli nie, to starajmy się wykorzystać miejsca, które były już wykorzystane przez kogoś innego, jakieś stare paleniska. To również zminimalizuje nasz ślad środowiskowy. Ale rozważmy też korzystanie z kuchenek turystycznych, które po pierwsze są mniej niebezpieczne, czyli są po prostu bezpieczniejsze, nie zostawiają tyle śladu, a poza tym nie potrzebują opału, nie potrzebują drewna pozyskiwanego z terenu, a pamiętajmy o tym, że tak naprawdę pozyskiwanie drewna z terenu leśnego również w pewnym sensie przeczy idei Leave No Trace. Jeżeli już rozpalamy ognisko, pamiętajmy, by odpowiednio je zabezpieczyć, a po wszystkim dobrze zamaskować teren, na którym się paliło. Być może dobrym pomysłem jest również zabezpieczenie gleby przed żarem, na przykład za pomocą platformy z gałęzi pod ogniskiem, za pomocą metalowego sitka bądź za pomocą fragmentu koca gaśniczego. Zachowaj dystans od dzikich zwierząt. Spotkanie zwierzyny jest oczywiście ekscytujące, jednak pamiętajmy, że to my jesteśmy gośćmi w dzikim terenie oraz w lesie. Kiedy spotkamy zwierzynę, nie wykonujmy gwałtownych ruchów i po prostu powoli się wycofajmy. Nie dokarmiamy zwierzaków, nie dotykamy i nie prowokujemy. Jeżeli nocujemy w lesie, pamiętajmy również o tym, by dobrze zabezpieczyć nasz prowiant, by nie ściągać okolicznej zwierzyny do naszego obozowiska, by nam nic nie podjadły. Jeżeli podjedzą, to po pierwsze zmieniamy ich dietę, a po drugie, no sami zostajemy z niczym. Pamiętaj, że na szlaku nie jesteś sam. Bądźmy mili dla innych. Pamiętajmy, że każdy chce się cieszyć dziką przyrodą, ciszą i spokojem. Absolutnie nie korzystajmy z głośników, nie krzyczmy, nie zwracajmy na siebie przesadnej uwagi. Zabierajmy ze sobą swoje śmieci, nie korkujmy tras, nie rozstawiajmy się ze swoim ekwipunkiem na niepotrzebnie dużej przestrzeni. Zróbmy miejsce dla innych. Słuchajcie, i teraz moje zdanie. Ja oczywiście z zasadami Leave No Trace jak najbardziej się zgadzam. Chcę ich przestrzegać, przestrzegam ich gdzie tylko się da i zachęcam Was również do tego, byście je postrzegali, przestrzegali ich podczas Waszych leśnych wędrówek czy wędrówek w terenie gdziekolwiek. Ale jako psycholog i pedagog muszę powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy moim zdaniem, czyli o naszych dzieciach. Pamiętajmy o tym, że to my dzisiaj kształtujemy pokolenie ludzi, którzy będą za 10, 20, 30 lat podejmować bardzo ważne ekologiczne decyzje i to my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby wytworzyć w nich prawdziwe poczucie więzi ze światem natury, ze światem przyrody. I myślę sobie, że potrzebne jest dzisiaj to, by dzieciaki mogły swobodnie bawić się w przestrzeni naturalnej, nawet kosztem jej lokalnego podniszczenia. Ostatecznie myślę, że może to przynieść wiele dobrego środowisku i podnieść
świadomość ekologiczną naszych dzieci, a przyszłych decydentów. Moim zdaniem warto tu, moi drodzy, przytoczyć zdanie socjologa Matthew Browninga z Uniwersytetu w stanie Illinois w Urbanie, który mówi, że idea Leave No Trace jest taka, by propagować oczywiście pewne zachowania, ale nie o to, by kategorycznie nie wolno nam było wpływać na środowisko naturalne podczas naszej aktywności outdoorowej. Nie chodzi o rygorystyczne trzymanie się zasad, a raczej o to, by znać konsekwencje nietrzymania się tych zasad. I właśnie w tym może pomóc edukacja ekologiczna naszych dzieci, najmłodszych pokoleń. Bliskość natury od najmłodszych lat może tak naprawdę zbudować w nich poczucie więzi z przyrodą i problemu w przyszłości w ogóle nie będzie. Richard Louv, autor książki pod tytułem Ostatnie dziecko lasu, wskazuje na jeszcze jeden problem, mianowicie problem kryminalizacji zabaw w naturze. Coraz więcej nam nie wolno. Mamy dużo zakazów mówiących tego nie rób, tu nie wchodź, tu nie łam, tu nie zrywaj. W związku z czym coraz mniej przebywamy w terenie, zwłaszcza tyczy się to dzieci. Oczywiście Richard Louv podaje kolejny problem, mianowicie, bo to nie jest jedyny, syndrom Baby Jagi, tak zwany, jak on to nazywa, czyli że my jako rodzice za bardzo boimy się o swoje pociechy i boimy się je puszczać na dwór, żeby bawiły się na zewnątrz same, zwłaszcza w terenie leśnym, w terenie naturalnym. Nie róbmy tego. Mam wrażenie, że często byłoby znacznie lepiej dla naszych dzieciaków, żeby mogły nawet lokalnie złamać gałąź, tak? Zniszczyć ściółkę, zbudować domek na drzewie, pozrywać coś, ale w związku z tym budować swoją silną poczucie więzi z naturą i świadomość, odpowiedzialność ekologiczną, niż żeby tego nie robiły, były zamykane w domach, a w przyszłości w ogóle nie zajmowały się problemem naszego środowiska. Oczywiście są zasady nie do łamania, tak? Nie zabijamy zwierząt, nie niszczymy chronionych gatunków, i nie wiem, nie podpalamy lasów, tak? Ale zabranie patyka, zabranie liścia, zabranie kawałka mchu, nawet złamanie kilku gałęzi, robiąc domek na drzewie, czy uszkodzenie jednego drzewa, ale tylko po to, żeby dzieciaki mogły bawić się w naturalnej przestrzeni, mogły bawić się w lesie. Tylko po to, żeby wytworzyły w sobie poczucie więzi z przyrodą. To moim zdaniem ma zdecydowanie większą wartość dla środowiska niż to, że jedno, dwa, trzy więcej drzewa przetrwają w dobrym stanie. Moi drodzy, zapraszam Was serdecznie do obejrzenia poprzedniego odcinka, klikając gdzieś obok mnie, przeniesiecie się prosto do niego, a ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podobało i do zobaczyska. Tymczasem.